Profesor Agnieszka Zalewska od lat była znana w świecie nauki. W świadomości zwykłych śmiertelników zaistniała dopiero jako pierwsza kobieta, w dodatku Polka, która została przewodniczącą Rady CERN. To jest wyraz uznania dla polskiej fizyki cząstek, bo ja tego nie uważam za wyłącznie mój, prawda, moją zasługę. Ale naukowcem światowej klasy nie zostaje się zupełnie przypadkowo. Byłam tak zwanym żywym dzieckiem. Nie miałam żadnych trudności z uczeniem się i bardzo wcześnie kochałam książki. Wśród stosów książek naukowych, których nie czytała, ale które chłonęła, znalazła się też wyjątkowa biografia. Biografia Marii Curie-Skłodowskiej zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. W połowie liceum wiedziałam, że chcę robić fizykę. Dlatego wybór kierunku studiów był oczywisty. Nieco mniej oczywisty był wybór specjalizacji. Pamiętam, że mieliśmy taką piosenkę Koła Naukowego Fizyków Studentów UJ. Gdybym białasem był, do CERN-u bym przybył, zapolowałbym ja na kwarki jakie dwa, aha. Ta zabawna zwrotka piosenki wiele mówi o późniejszym życiu Agnieszki Zalewskiej. Nie było eksperymentalnej fizyki cząstek na UJ-cie. Ale był profesor Mięsowicz i jego grupa związana z Instytutem Badań Jądrowych, a później Instytutem Fizyki Jądrowej. Przyszła pani profesor napisała pracę magisterską w oparciu o dane z CERN-u. Ale pojawił się on, także fizyk, z tą różnicą, że nie praktyk, ale teoretyk. Decyzja o małżeństwie zapadła dość szybko. Czworo dzieci plus intensywna praca naukowa, do tego choroba niani. Nawet najsilniejsza kobieta mogłaby opaść z sił. W którymś momencie się zastanawiałam, czy nie rzucić pracy i wtedy bardzo zasadnicza była pomoc mojego męża. Dzięki której praca w CERN-ie pozostała na horyzoncie, a dzięki rekomendacji kolegów fizyków z Europy Środkowo-Wschodniej w 2013 roku stała się faktem. To jest laboratorium numer jeden światowej fizyki cząstek. Dziś profesor Zalewska jako przewodnicząca Rady CERN ma szereg obowiązków, takich jak współdecydowanie o strategii i budżecie. W jej pracę wpisane są ciągłe podróże, które z turystyką nie mają nic wspólnego. Z pracy naukowej można się utrzymać, ale żeby polska nauka odnosiła światowe sukcesy, potrzebne są pieniądze na bardzo kosztowne badania. Generalnie wciąż jest problem naszego odstawania, jeżeli chodzi o procent budżetu, który idzie na naukę. No my tu jesteśmy w szarym ogonie europejskim. Bo zdolnych naukowców mieliśmy i mamy. Misją profesor Zalewskiej jest ciężka praca na rzecz Polski, ale oprócz tej misji ma jeszcze jedną. Ja twierdzę, że ja walczę o wolność kobiet, wolność wyboru. Jeżeli kobieta jest dobra, ma takie zdolności, natomiast ma jakieś opory takie wewnętrzne, czy to jest dla kobiet, czy nie, to wtedy jestem zdecydowana powiedzieć, ależ kochana, skoro cię to interesuje, to koniecznie to studiuj. To jest bardzo ciekawe.